Siemanko, dzisiaj gwiazdą specjalną Real Pro. Pamiętajcie, Krystian Wolski, żeby nie było, nie mylić z Elite Pro. Krystian, dzisiaj zrobimy twój trening ze względu na to, że moje plecy są jakie są, kurwa, ty tutaj akurat, można powiedzieć, kurde, grupa jedna, znaczy nie, u ciebie nie ma słabych grup. Klatka nie ma dobrych, słabej barki. Tak? No. To nie zauważyłem. No to bo brałem dużo ale brudę. Ja mam słabą grupę plecy i są płaskie. Krystian ma bardzo fajne, grube plecy, dlatego poprosiłem go, czy moglibyśmy zrobić właśnie dzisiaj ten trening, czyli na poprawę grubości pleców i zrobilibyśmy typowo Krystiana programem, tak? Tak, bo ja jeszcze przed pandemią miałem trening podzielony, w zasadzie każdy, tak, bo to był push-pull legs w dwóch zestawach każdy trening i w zależności na czym mi tam zależało, rozdzielałem sobie ćwiczenia ukierunkowane pod właśnie, tak jak miałem plecy gdzieś tam, tak jak mówisz, trochę grubość, trochę najszersze. Nogi też miałem podzielone na dwójki, na czwórki i górę miałem podzieloną bardziej klatka i barki na tej zasadzie. No ja tak podobnie, gdzieś tam mam tak samo ułożony trening, aczkolwiek na pewno nasze ćwiczenia są całkiem inne. Ja akurat nie bazuję na takich typowo siłowych ćwiczeniach tam z moich wiadomych względów. Krystian, młody chłopak, zdrowy, jurny. Pierwszym ćwiczeniem będzie wysuwanie pół sztangą. Zrobimy 5 serii. W planie było 4 plus back offset, czyli tak naprawdę też 5, ale zrobimy 5 bez back offseta z progresywnym dodawaniem ciężaru normalnie na zakresie 10-8 powtórzeń. Jakby co tutaj i wysuwanie, staraj się Patryk do klatki bardziej przyciągać niż tutaj pod najszersze. No nie, łokcie ustawić sobie. Dobra, jak coś to byś mnie korygował tak podczas ćwiczeń, to wtedy mi się to. No też tak naprawdę ta grubość pleców, o której mówimy, to jest głównie prostownik plus czworoboczne po całej długości, czyli dolna, środkowa i górna część. No, prostownik tutaj mam, czworobocznego nie mam. No, czyli wszystkie wysuwania, przyciągania takie, które będą przede wszystkim angażowały najpierw czworoboczne do pleców. Będę się wiernie słuchał. Dawaj. Co, 20? Czy? Nawet to jest 25 chyba już. Co, pierwsza robocza? No. Pierwsza robocza. Okej, dokładamy? Dokładamy coś, dokładamy. Nie? Chciałem dodać, że tak przysłodzić mu trochę, Małolatowi, że bardzo mi się podoba jego sposób trenowania, że pomimo tego, jak wielu właśnie podchodzi, że klamoty muszą być duże i tak dalej, i się z tym zgodzę, na pewno każdemu młodemu adeptowi kulturystyki bym powiedział, że najpierw ma trenować typowo siłowo, później jak już ta masa będzie rozbudowana, bardziej się skupiać na technice. Ale Krystiana muszę pochwalić za to, że pomimo właśnie dużych ciężarów stara się robić taką nienaganną, wzorową technikę i właśnie młodzi mogą się od niego uczyć, że nie tylko duży ciężar, ale też skupienie. Widzieliście jak tutaj jak robi, pełne przytrzymanie, pozycja idealna. Wszystko tak, jak powinno być. Ująłbym to tak, że relatywnie duży ciężar do tego, żeby nie spieprzyć tego. Tak, dokładnie, tylko że wiesz, dużo osób to ciężar ponad wszystko, szarpanie wszystko, tam prasuje wszystko, a nie to, co powinno, nie? Czyli FBW. No właśnie, FBW. Co Patryk, 10? No, to już mam.
liftem. Leciało. A czasami trzeba. Ciężko. Dobra. Zamiast tej piątej serii zrobimy back offset. Tutaj nie na zaokreślonym zakresie powtórzeń, tylko na maksymalnym, jakim jesteś w stanie zrobić. No nie? I zdejmiemy 25 i 10 i stawimy 50-60 kg do maksa. To jest w ogóle fajna ta ławka mega do takiego wiosłowania pod te czworoboczne, bo i wyizolowany ruch do pełnej kontroli tak naprawdę, nie do ego liftu, no nie, bo ego lifty to sobie mogliśmy przed chwilą porobić tak w gruncie rzeczy. Także no, kurwa, nie ma chyba we Wrocławiu drugiego takiego miejsca i takiej ławki. Dla mnie mało kto wie, prawie nikt nie wie, no, że akurat miałem, no w sumie nie pierwszy raz poznać, ale już tak poznać się tak dogłębnie, że tak powiem, na zawodach w 2013 roku, nie? No. Ja byłem tydzień po Mistrzostwach Polski. Puchar Polski to był wtedy tam też. Tak, to był właśnie tydzień po Mistrzostwach Polski. Puchar to był Nowej Rudy, tam jakiś, no nie pamiętam, w Nowej Rudzie. Coś tak, tam, Nowa Ruda Słupiec. Tak, i Krystiana wtedy jako naturala poznałem, który startował w zawodach. Tam kurwa chyba popełniłeś wszystkie błędy, jakie można było popełnić. Wszystko. A i tak kurwa wygrał, rozjebał wszystkich bezkonkurencyjnie. Także kurwa wtedy mi aż kopara opadła, że byłem tego świadomy, że... Pomogłeś mi też wtedy tam trochę, no, no pomogłem, ale to stary kurwa, wiesz, ta moja pomoc, jaka by nie była, czy by jej nie było, to i tak człowiek rozjebał wszystkich, kurwa. Przyszedł gościu, kurwa, z ulicy, z forum. Po 5 tygodniach redukcji. Kurwa, nie wiedział nic, kurwa, rozjebał całe zawody. Jeszcze się pytam, co tam, kurwa, wchodzi, co nie wchodzi, co? Tego, kurwa, pełen natural, kurwa, zajebiście, kurwa. I widzicie, kurwa, co wyrosło, kurwa, nie? I ja jestem dumny, że mam takiego kolegę. Wiesz, czemu może ci przyjmować trochę pracę biceps? Bo nie wracasz do, jakby, wiesz, do... Tak, no. Zostawiasz zawsze w zgięciu. Wiesz, masz napięty też ten biceps. Ramienno-promieniowy, tak, to trzyma i dlatego może ci się ten, no nie? Właśnie. Dobra, ja sobie po piątce jeszcze. Albo... No, dychę zamiast tych piątek. Spróbuj, Patryk, tutaj, jak przyciągasz, to opuścić jeszcze trochę łopatki. Bardziej do tego miejsca, niż tutaj, no nie? To jest łatwe. Ale przyciągnij teraz łopatki i opuść w dół.
Jak dasz radę? O! No nie? Mhm. Możesz od razu ten ruch zrobić, jak wyczujesz, tak żeby go delikatnie, o właśnie, no nie? Wiesz, ja już nie będę ukrywał, że widzę komentarze na YouTubie a propos naszych ruchomości i mobilności, no nie? Bo jakby, okej, ja siebie nie widzę, ale wiem, jak też ćwiczenie powinno wyglądać prawidłowo i wiem, że sam nie robię do końca, bo nie mam takiej plastyki też, no nie? I no, nie jestem niech aż to kurwa, niech ktoś wyjdzie i zrobi kurwa kartę pro, niech się uczy, ja pierdolę. Moje już mi kurwa też irytują, kurwa znawcy, kurwa sami, kurwa nie? Kurwa kotleta, kurwa. Dobra, jako dwa ostatnie ćwiczenia zrobimy też ze względu na czas włączonej serii. Trochę tak jakby nie współgra ze sobą, to powiedzmy, żeby robić szruch i tu barku, ale w drodze wyjątku to jeszcze to nam zostało tak naprawdę, żeby objętość taką, którą ty masz, no nie, wyrobić i tam chyba jedna czy dwie serie więcej, żeby też było, no nie. Także no to w sumie tyle. Szruch, sztangą czy hantami? Sztangą. I na tył barku zrobimy sobie na odwrotnym butterfly'u, czy ty co robisz? No ja to robiłem właśnie w treningu tym na maszynach, tym jak robiłem szerokość, robiłem tak, a robiłem hantlami, robiłem na grubość, ale ze względu na to, że dzisiaj zrobiliśmy te ćwiczenie, to już powiedzmy nie będziemy takiego podobnego robić, to zrobimy tego odwrotnego butterfly. No czy podejrzewam też, że będzie nam sporo przejmował jakby ten, no nie? Tył barku przy tym, bo ja u mnie osobiście to kiepsko wygląda. To odwrotny. No nie, zrobimy tak jak więc zróbmy na odwrotnym butterfly. Tył na butterfly odwrotnym i szruksy sztangą z przodu. Na kaptur, no. No, dobra. My już jesteśmy po treningu, w sumie ile mieliśmy ćwiczeń, ile serii mieliśmy? 28. 28 serii w sumie całościowego treningu, tam w podzielonych ćwiczeniach, które już widzieliście, już nie będę wymieniał po kolei. No powiem tak, kilka słów ode mnie, jeżeli chodzi o trening Krystiana, no mi jak najbardziej pasował, szczerze mógłbym z Krystianem jakiś czas potrenować, na pewno bym coś tam sprogresował. Będziemy mieli okazję. Całkowicie inny trening, jak najbardziej mi pasuje. Nowy bodziec, ćwiczenia też mi pasowały. Nie ukrywam, było jedno tam ćwiczenie nowe, które tam troszeczkę kulawiłem, jak już zauważyliście. No ale mówię, no nikt się nie rodzi doskonały. Mówię, w pewnym momencie też się nauczę je wykonywać. Ja mam jeszcze w tym planie sprzed pandemii, były back-offsety, były drop-sety. Co tam jeszcze? Coś jeszcze, już nie pamiętam, co dokładnie, no nie, ale tych metod jakby progresji, czy ogólnie do samego treningu i metod treningowych, tak, było troszeczkę więcej. Ja też nigdy się nie skupiam na progresji, powiedzmy, nie wiem, czy tam rampie, czy liniowej, tylko staram się w szerokim wachlarzu zarówno progresji,
rodzajów jej, jak i powtórzeń pracować. No dobra, my nie będziemy już dalej bić piany. Tak jak usłyszeliście, pewnie jeszcze się, no może wy nie spotkacie z nami, ale ja się spotkam z Krystianem na treningu. Wy możecie sobie tylko wyciągnąć jakieś fajne wskazówki pod siebie. Mam nadzieję, że wam się podobał trening z Krystianem. Mówię, jakby nie było, dla mnie mega szacun. Mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, Krystiana znam od takiego, a teraz jest już jednym z prawdziwych... Trochę nam się role odwróciły, nie? Ale ja jestem bardzo z tego dumny, nie jestem takim egocentrykiem, że o, kurde, co ten gówniarz będzie mnie uczył? Tego. Także wiecie, dla mnie, mówię, wyciągnięcie w jakichś tam fajnych, takich cennych wskazówek od Krystiana jak najbardziej. Tym bardziej, że no od dwóch tygodni gdzieś się widujemy i zawsze gdzieś tam jakieś parę zdań, no nie, na temat ja twoich postrzeżeń, ty moich, no nie. Dokładnie, i... fajnie właśnie wymienić jakieś takie swoje obopólne spostrzeżenia na pewne tematy. No i tyle. Dobra. Dziękujemy. Trzymajcie się, hej.